Dzień dobry Państwu. Dziś 4 lutego, a więc Dzień Walki z Rakiem. W związku z tym moim gościem jest dr Marek Rodzeń, specjalista chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. Jesteśmy tutaj o tym, żeby porozmawiać o różnych kwestiach związanych z rakiem, zarówno profilaktyce, jak i leczeniu. No, jeżeli chodzi o liczby, liczby są nieubłagalne. Oczywiście, jeżeli chodzi o statystyki, to poproszę Pana, żeby je przedstawił, ale warto uświadomić naszym telewidzom, jak wielkim zagrożeniem tak naprawdę nawet współcześnie jest rak. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy dzień jest dniem walki z rakiem i zatrważające są statystyki, bo około 400 Polaków dziennie dowiaduje się, że ma nowotwór. To jest duża liczba. Natomiast jeszcze większą liczbą jest to, że około 100 tysięcy Polaków umiera z powodu nowotworu. Rocznie. Tak. Rocznie, tak, oczywiście. To są naprawdę duże statystyki, które powodują, że ten nowotwór sieje spustoszenie wśród nas. Każdy może zachorować, każdy może walczyć z tym i w czasach obecnych można powiedzieć, nowotwór to nie jest wyrok śmierci. Myślę, że jeżeli jesteśmy przy statystykach, to warto tutaj wspomnieć o najczęstszych nowotworach, te, które możemy najczęściej spotkać i te, których tak naprawdę też wiemy najwięcej. Tak, tutaj w zależności od płci możemy podzielić nowotwory, które najczęściej występują u kobiet i u mężczyzn. U kobiet to przede wszystkim rak piersi. Rak piersi, następnie rak płuca i rak jelita grubego. U mężczyzn rak prostaty, rak jelita grubego, rak płuca to są najczęstsze nowotwory, które występują u obu płci z różnym po prostu stopniem zaawansowania i z różną częstością. Jeżeli mówimy o tych najczęstszych nowotworach, czy są jakieś takie cezury, lata życia, w których powinniśmy zacząć poważnie myśleć o badaniach w tym kierunku? Oczywiście należy zachować czujność przez całe życie, ale szczególnie około 40 roku życia należy wziąć pod uwagę swój stan zdrowia i niepokojące objawy, które mogą występować i podporządkować swoje życie nie tylko sprawom zawodowym, ale głównie w walce o dobre samopoczucie i walkę z nowotworem w ramach profilaktyki, która w naszym kraju jest wykonywana. Jeszcze zanim przejdziemy do kwestii profilaktycznych, interesuje mnie na przykład taka kwestia, jeżeli chodzi o raka prostaty, w jakim wieku mężczyźni powinni naprawdę skupić się na badaniach w tym kierunku, w jakim wieku kobiety, jeżeli chodzi o raka piersi, czy na przykład raka szyjki macicy? Więc jeżeli chodzi o mężczyzn, rak prostaty to taka graniczna bariera jest 50 lat. Należy wtedy udać się do urologa. Urolog wykona badanie per rectum, czyli zbada przez odbyt tą prostatę. W razie potrzeby wykona USG, wykona biopsję oraz da skierowanie na oznaczenie tak zwanego PSA. Jeśli chodzi o raka kobiet, raka piersi u kobiet, to czujność jest wzmożona już od 20 roku życia. Ale najczęściej zachorowania są między 35 a 40 rokiem życia. Co należy zrobić? To przede wszystkim samo badanie piersi. Samo badanie piersi jest już takim kluczem, takim wskaźnikiem, że coś może dziać się z tymi piersiami. Wykonujemy je raz w miesiącu, w trzecim, piątym dniu po miesiączce. Jeżeli wykryjemy jakiegoś guza, jakiś niepokojący opór, należy udać się do lekarza, który wykona USG. I ewentualnie od wyniku USG zależy dalsze postępowanie. Jeżeli chodzi na przykład o raka płuc, który też jest częstym rakiem, wystarczy zwykłe badanie RTG, które wykonywać się powinno raz na 3 lata. Da nam obraz na, w radiogramie i stwierdzimy, czy jest coś niepokojącego, czy też nie. Jeśli chodzi na przykład o raka jelita grubego, to tutaj badanie przesiewowe, może tutaj powiem o takim refundowanym badaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to kolonoskopia, którą wykonuje się standardowo po 50 roku życia.
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ale są wyjątki. Jeżeli są jakieś objawy, które świadczą o zaburzeniach perystaltyki jelita, naprzemienne biegunki i zaparcia, krew w stolcu, czy odbijanie z gaga, bądź też wywiad onkologiczny wskazuje na zachorowania w rodzinie na raka jelita grubego, to badanie należy wykonać około 40 roku życia. Mogę powiedzieć też, że w Polsce istnieją trzy programy badań przesiewowych. O pierwszy, o którym już wspomniałem, to kolonoskopia. Drugi to mammografia. Mammografia w przypadku wykrycia raka piersi u kobiet wykonuje się ją od 50 roku życia do 69 na skierowanie na Narodowy Fundusz Zdrowia co 2 lata. Natomiast badanie profilaktyki raka szyjki macicy to jest badanie cytologiczne. Wykonuje się je u kobiet od 25 roku życia do 59 roku życia i jest refundowane co 3 lata. Mówi się, że jeżeli chodzi o raka, no to tak naprawdę najlepszą możliwą rzeczą, na jaką możemy sobie pozwolić, jest ogólna profilaktyka. I może właśnie skupmy się teraz trochę na tym temacie. Przede wszystkim preferujmy zdrowy styl życia. Dużo ruchu, dużo spacerów, dobre odżywianie, dieta bogata w warzywa, pokarmy bogate w błonnik, a także uprawiajmy sport. Unikajmy przede wszystkim palenia papierosów, gdyż wiele nowotworów, jak nowotwory na przykład płuc czy nowotwory dróg moczowych, są uzależnione i są, można powiedzieć, zapoczątkowywane przez palenie papierosów. Także preferujmy zdrowy tryb życia, a unikniemy pewnych chorób, nie tylko nowotworowych, które pozwolą nam cieszyć się zdrowiem przez długi okres czasu. Jeśli chodzi natomiast o, tutaj mogę powiedzieć, niepokojące objawy, które występują u pacjentów i mogą zasugerować istnienie jakiejś choroby nowotworowej, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę, gdy niezwiązane jest to z jakimś odchudzaniem, utrata masy ciała, zaburzenia połykania, czyli tak zwana dysfagia, objawy dyspeptyczne, czyli wzdęcia, biegunki naprzemienne z zaparciami, czy też mdłości z gaga. Wspomniana już obecność krwi w stolcu, czy też chrypka, kaszel albo krwioplucie. Kolejnym objawem niepokojącym jest niebolesny krwiomocz. Krwawienie z dróg rodnych niezwiązane z obecnością krwawienia miesięcznego. Długotrwałe, powyżej około miesiąca, utrzymujące się powiększenie węzłów chłonnych, a także zmiana wyglądu znamion skórnych na skórze pacjenta oraz niektóre objawy neurologiczne, jak przewlekłe bóle głowy, zaburzenia równowagi czy też zaburzenia widzenia. Jest to szereg objawów, które mogą sugerować istnienie choroby nowotworowej, ale ich wykrycie to już zależy od ukierunkowania na badania przez lekarza. Właśnie, co trzeba zrobić, jeżeli zauważymy u siebie pewne niepokojące objawy? Jaki powinien być nasz pierwszy krok? No przede wszystkim nie należy bagatelizować tych wyżej wymienionych objawów, o których wspomniałem. Należy udać się do lekarza. Przede wszystkim wykonanie zwykłego badania palpacyjnego, pobranie morfologii, wykonanie badań laboratoryjnych OB, wykonanie markerów nowotworowych, czy też zwykłego USG jamy brzusznej, USG piersi, czy radiogramu klatki piersiowej pozwala nam już w pewnym stopniu na pewną sugestię istnienia zmian nowotworowych bądź ich wykluczenia. Dlatego należy nie bagatelizować tych, jeszcze raz powtarzam, objawów, o których wspomnieliśmy. Nie bać się lekarza, bo w XXI wieku stwierdzenie nowotworu nie równa się wyrokowi śmierci. A jak wiadomo, czym wcześniej stwierdzony nowotwór, tym większe szanse na wyleczenie. Tak, oczywiście. Weźmy tu pod uwagę może najczęściej występujący nowotwór u kobiet, czyli rak piersi. Jeszcze 20-25 lat temu nowotwór piersi równał się z wyrokiem amputacji piersi i czasami większość kobiet umierała. W tej chwili mamy nowoczesne metody leczenia,
które pozwalają nam na wykonanie tak zwanego oszczędzającego zabiegu wycięcia guza piersi z biopsją węzła wartowniczego i to w zupełności wystarcza. Oczywiście jest również leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii, radioterapii, ale kobieta zatrzymuje ten atrybut kobiecości, czyli tą pierś. W przypadkach, jeżeli jest nowotwór wykryty wcześniej, w przypadkach, no, jeżeli zaniedbamy sobie stan zdrowia, no to niestety pozostaje tradycyjna amputacja tej piersi. Myślę, że też oczywiście mamy jeszcze miesiące zimowe, ale już teraz ludzie opuszczają nasz chłodny klimat, żeby wyjeżdżać do ciepłych krajów. No i zbliża się lato. Myślę, że warto tutaj porozmawiać o kwestii, o której myślę, że nie mówi się odpowiednio głośno, czyli o szkodliwości promieniowania słonecznego. Tak, zgadzam się z Panią z tym. Uważa się, że promieniowanie słoneczne, naturalne, ale również i sztuczne, czyli wszelkiego rodzaju solaria, są przyczyną powstawania wielu nowotworów skóry. Nowotwory skóry to przede wszystkim czerniaki oraz raki skóry. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na niepokojące objawy dotyczące znamion, jeżeli zaczynają one zmieniać kolor, zmieniać nierówność swoich obrysów, stają się jakieś delikatne owrzodziałe czy krwawiące znamiona, bądź też uwypuklenia tych zmian, albo zaczynają rosnąć, powiększać swoje wymiary, to są objawy niepokojące i z tym należy zwrócić się do lekarza, dermatologa w pierwszym rzędzie, aby za pomocą dermatoskopu, wideodermatoskopu ocenił te znamiona bądź te zmiany skórne i skierował do odpowiedniego chirurga onkologa, który wytnie te zmiany i w wielu przypadkach samo wycięcie tej zmiany załatwia cały problem. Ponieważ najczęściej stosuje się wycięcie radykalne, które pozwala na wycięcie w całości nowotworu z marginesem skórnym, pozostaje później obserwacja tych znamion co pół roku, bądź w długotrwałym procesie obserwacji i unikanie przede wszystkim słońca. A czy to znaczy, że całkowicie powinniśmy zrezygnować z opalania, czy po prostu wystarczy się zabezpieczać odpowiednimi filtrami? Oczywiście no, opalanie jest modne i nie możemy zabronić pacjentom, żeby się nie opalali. Stosowanie odpowiednich filtrów, kremów 50+, pozwala nam na zniwelowanie tego promieniowania słonecznego. Głównie chodzi tutaj o obszary najbardziej narażone na działanie promieni słonecznej, a więc twarz, szyja, przedramiona i dłonie. To są najczęściej zmiany zlokalizowane nowotworowe na tych obszarach. Nie zapominajmy też, że zmiany nowotworowe mogą powstawać również na podeszwach stopy. To też jest bardzo ważne, dlatego oglądajmy je również, a także na innych zasłoniętych częściach ciała. Myślę, że na ten moment chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Oczywiście tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać godzinami chociażby o stanie nowoczesnej medycyny, ale najważniejszym przesłaniem naszej rozmowy jest to, żeby nie ignorować niepokojących objawów i żeby zbadać je jak najwcześniej. Tak, zgadzam się z Panią z tym, dlatego jeszcze raz apeluję. Nie bagatelizujmy objawów niepokojących. Nie mówmy, że to przejdzie. Znajdźmy chwilę czasu dla siebie, a będziemy długo i zdrowo żyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.